Dzień dobry Państwu. Witam na naszym spotkaniu. Mamy przyjemność dzisiaj spotkać się znowu. Mam nadzieję, że niektórzy już spotkali się z tematem uważności, który tutaj w ramach projektu Krople Uważności prezentujemy. Dzisiaj mamy trzeci webinar z serii. Dzień dobry, nazywam się Ewa Orłowska i mam przyjemność opowiedzieć dzisiaj, co udało mi się przemyśleć na temat tego, jak radzić sobie ze stresem w szkole, jak wykorzystać uważność do tego i zobaczymy, co tutaj dzisiaj nam się wyłoni. A więc stres w szkole. Jak mu nie ulegać temu stresowi? To jest jedno z pytań. Jak mniej za niego płacić? Jak się stresować lepiej, jednym słowem? Jak sobie radzić w szkole? Jak wykorzystać uważność do tego, żeby stres był właśnie mniej dojmujący? I rzućmy sobie okiem na to, co w ogóle wokół stresu my wiemy. Stres, nasza właściwie reakcja stresowa na bodźce, ukształtowana ewolucyjnie, bardzo stara reakcja, która chroniła nasze życie. I pewnie wszyscy słyszeliśmy już wiele razy to porównanie, że kiedyś nam to było potrzebne, żeby przeżyć. Reakcja stresowa, reakcja walka, ucieczka czy zamieranie na widok czy na zagrożenie życia poprzez dzikie zwierzę, tygrysy czy lwy i inne dzikie zwierzęta. W sytuacji zagrożenia zaczyna się reakcja bardzo szybka naszego organizmu. Ciało migdałowate przejmuje kontrolę nad sytuacją i blokuje powolne myślenie. To powolne myślenie to jest nasza ewolucyjna zdobycz, czyli kora przedczołowa, ale zamiast właśnie być kierowanym przez to miejsce w naszym mózgu i przez te zdolności, włącza się ten przycisk alarmu, wydziela się adrenalina potrzebna do walki czy ucieczki i jesteśmy całkowicie zdominowani przez hormony. Zawęża się nasze pole widzenia, przestajemy klarownie myśleć, dlatego w zamian za to możemy reagować właśnie bardzo szybko biegać, wzrastają nasze też fizyczne różne parametry. No a potem, kiedy zagrożenie mija, tak to było w przeszłości pomyślane, to kontrola wraca znowu do tej kory mózgowej, tutaj przedczołowej. I to jest bardzo proste wygaszenie reakcji stresowej u zwierząt, że ona szybko może przeminąć. Po pierwsze, adrenalina i kortyzol są zużyte właśnie do walki czy ucieczki. U nas ludzi mamy trochę inną sytuację, ponieważ no właśnie na ogół to nie są, nie musimy biegać, nie musimy walczyć, więc nie zostają przetworzone te hormony stresowe. A zwierzęta też potrafią dać sobie taki czas dochodzenia do siebie, trzęsienia się po tym zagrożeniu. A my ludzie gromadzimy jakieś, powiedzmy sobie, resztki, nieprzetworzone elementy tego wzmożenia i to jest dla nas generalnie dosyć niezdrowe i obciążające. Patrzmy jeszcze raz na taki slajd, który być może Państwo pamiętają z poprzedniego spotkania. Model mózgu, który według Daniela Siegela tutaj prezentujemy, możemy porównać do takiego domu na parterze. Mamy ten tak zwany mózg gadzi i mózg ssaczy. To jest pień mózgu i układ limbiczny, a na pierwszym piętrze mamy właśnie korę nową i siedzibę rozsądku. Czyli tutaj potrafimy
z tego obszaru korzystając, potrafimy logicznie myśleć, kontaktujemy się z naszymi wartościami, odczuwamy empatię, potrafimy dokonywać analizy, dylematy rozwiązywać i tak dalej. No i całe nasze młode życie do 25 roku życia dojrzewają właśnie połączenia pomiędzy tymi dwoma obszarami, ale w stresie, nawet u dorosłej osoby, właśnie następuje takie zablokowanie uwagi, świadomości na parterze. Nie możemy się dostać na piętro. Drabina znika. Więc co my możemy z tego chcieć zapamiętać? To dla nas jest ważne, że impulsywność i zmienność nastrojów, kiedy się jesteśmy zestresowani, właśnie się pojawiają. Jesteśmy tacy bardziej gotowi do tego, żeby stanąć do jakiejś walki. Mamy też w związku z tym ucieczkowe reakcje, żeby nie czuć tej niewygody. Mamy skłonność do uzależnień. Układ nagrody pragnie być zasilony. I jesteśmy na przykład rozkojarzeni, żeby tak wybrać najważniejsze elementy. Utrudnione jest właśnie przewidywanie konsekwencji naszych działań. Czyli ktoś jest dla nas niemiły, czy między dziećmi się coś takiego zdarza i jedno uderza drugie. Absolutnie właśnie nie kontaktując się z tym, jakie konsekwencje mogą z tego wyniknąć. Trudno jest nam szacować ryzyko, trudno jest nam kojarzyć fakty, coś wybierać. Myślenie abstrakcyjne nie jest dostępne. Nieracjonalnie podejmujemy decyzje, tylko automatycznie i nie mamy dostępu do empatii. Jeśli chodzi o to, co w stresie nam dolega, to dolegliwości, jakie tam się przydarzają, to wszyscy znamy, prawda? Przyspieszony oddech, drżenie rąk, drżenie nóg, podwyższone tętno, kołatanie serca, głowa nas może boleć, czujemy napięcie w rejonie karku. Potliwość wzrasta, a równocześnie suchość w gardle, w ustach się pojawia. No, to są oczywiście też indywidualne reakcje, czego więcej, czego mniej, ale na pewno też wszyscy zauważamy tą trudność z pamięcią i koncentracją. Właśnie sytuacje egzaminacyjne, kiedy jesteśmy pewni, że uczyliśmy się tego, a o czym mowa, ale z trudnością możemy odtworzyć ten materiał. No i wtedy w stresie popełniamy błędy, w sensie źle się sobą zajmujemy. Co my źle robimy w stresie, to jest właśnie taka próba też uciekania od tych nieprzyjemnych doświadczeń. I potem pojawia się zbyt wiele jedzenia, zbyt wiele picia, to też jest zasilanie tej ośrodka i tej nagrody pragniemy, bo wydajemy za dużo może pieniędzy. Nieracjonalnie podejmując decyzje, dużo oglądamy jakichś rzeczy, zanurzamy się w czymś, co nas jakby lekko ogłusza, czy odbiera nam wrażliwość na to, czego doświadczamy w danym momencie. Jesteśmy bardziej drażliwi, może pojawiają się wybuchy gniewu, może się wycofujemy bardziej odwrotnie, chcemy tak zastygnąć. To jest jeszcze inny rodzaj reakcji, wycofanie z życia społecznego. No i doświadczanie tych symptomów stresu, o których wcześniej mówiłam. I jeszcze jest jedna rzecz ciekawa, to jest to, że my bardzo łatwo możemy dostosowywać się do stresu taką drogą, że ignorujemy tak naprawdę to, czego doświadczamy. I na dłuższą metę jest to dla nas zabójcze, kiedy zaprzeczamy tym symptomom stresu, kiedy tak jakby nie zwracamy na nie uwagi, bywa, że właśnie angażujemy się też bardziej pod wpływem stresu, na przykład w ten wir pracy, w jakiś wir w ogóle różnych relacji i działań też destrukcyjnych. Czyli tracimy rzeczywiście taki kontakt z tą racjonalną częścią, która pomaga nam podjąć decyzję, czy tak, czy więcej tego, czy mniej, co mogę wybrać, a czego nie mogę wybrać i zadbanie o siebie, żeby tam, gdzie mogę wybrać, żeby rzeczywiście tego wyboru dokonać. Patrząc teraz na życie szkolne i na nauczyciela w szkole, bo od tego zaczynamy,
ramach naszego projektu Uważność w edukacji, krople uważności. Wiele razy już przywoływałyśmy ten model, że chcemy zaczynać od troski o nauczyciela, od wsparcia jego w jego uważności, po to, żeby on potrafił dalej wykorzystać uważność w swojej pracy, a potem dopiero w ostatnim kroku, żeby mógł wspierać uczniów w tym, żeby oni korzystali z uważności, prowadząc dla nich na przykład jakieś ćwiczenia. Więc zajmując się tym pierwszym krokiem, nauczyciel jest pod presją, ten stres nauczycielski, to kilka tutaj elementów się na niego składa, żeby wybrać takie najważniejsze. A więc presja, oczekiwania, własne wobec siebie oczekiwania, ale też uczniów, rodziców, no i przełożonych. Plan jest napięty i również nauczyciel jest wiecznie na widoku. Ekspozycja. Dużo rzeczy się zmienia i sytuacja zmienia się w tak nieoczekiwany sposób. Więc jest pośpiech, trzeba trzymać się dyscypliny. Wiem, że nie wiem, mam 10 minut jeszcze, a chcę zrealizować jakieś dwa elementy, muszę się z tym zmieścić i tak lekcja za lekcją mam tę mobilizację i żyję w takiej dyscyplinie. No i do spełnienia potrzeba mi takiego poczucia, że daję radę, że mi się udaje, że to wszystko zaczyna żyć w harmonii i to jest kolejny stresor, ta pogoń za ideałem. No i właśnie na stresory chciałabym zwrócić uwagę w przeciwieństwie do reakcji stresowej, ponieważ stres to jest często przemieszanie tych dwóch pojęć. Stresory. Stresory to jest to, co uruchamia stres, a więc te fakty obiektywne, zewnętrzne okoliczności, a więc napięty plan jest w szkole, to jest na pewno stresor. Oczekiwania mam własne jako nauczyciel, odczuwam oczekiwania uczniów, rodziców czy przełożonych. Nauczycielska praca w ekspozycji i nieoczekiwane zmiany. To, co się natomiast pojawia już w odpowiedzi, to są na przykład oczekiwania własne. Ten nasz wewnętrzny głos, który mówi, muszę stanąć na wysokości zadania. Presja i perfekcjonizm, takie oczekiwanie od siebie, nie mogę się pomylić i życie właśnie, czy też prowadzenie zajęć z tą świadomością. Na widoku bycie może też być zewnętrznym, jest elementem, ale może się przeradzać właśnie też w tę reakcję stresową wewnętrzną, jak ja dzisiaj wyglądam. Nie chcę pokazać na przykład po sobie, że jestem zdenerwowana albo że jestem smutna. Więc to jest kolejna presja i ta pętla stresowa narasta. Pośpiech i dyscyplina może też się przejawiać w wewnętrznym stresie, jako muszę kontrolować siebie, muszę kontrolować uczniów i pogoń za ideałem też może przetłumaczyć się na taką wewnętrzny głos, który mówi, oni nie robią tego, co ja im mówię na przykład, albo mnie się nie udaje coś, albo rzeczy się nie tak toczą, jak ja planowałam, to zły znak. I to już wtedy będzie następny element, który dokłada tylko energii do tej stresowej sytuacji. Z perspektywy ucznia oczywiście szkoła też jest stresująca. Przede wszystkim uczeń jest poddany presji ocen. Też żyje z oczekiwaniami nauczycieli, rodziców, no i oczekiwaniami kolegów, które są zupełnie innego gatunku i często powodują też napięcie dodatkowe, bo lojalność wobec kolegi będzie może bardziej szła w stronę pomocy, czy na przykład dania komuś, nie wiem, ściągi, podczas kiedy oczekiwania nauczyciela prowadzą w drugą stronę. Nauka pod egzaminy, czyli ten stały informacja, która w systemie ciągle rozbrzmiewa, że będzie egzamin, to jest ważne, musisz uważać, musisz to opanować, bo inaczej będzie źle. I w ogóle ostatnie czas, dziesięciolecie, może ostatnie szczególnie jest, bardzo mocno naznaczone taką niejasną przyszłością. My nie wiemy za bardzo, jak się rozwinie nasza najbliższa przyszłość. Mam na myśli choćby sytuację tą pandemiczną, ale też kryzys klimatyczny, który
no, nie widać, żeby niknął, tylko raczej narasta. I w pewnym wymiarze możemy powiedzieć, że szkoła się oddala od życia, czy też w wielu momentach przeżywamy, że jest oddalona, właśnie dlatego, że sytuacja zewnętrzna się bardzo szybko zmienia, a nasze podręczniki o wiele wolniej. I znowu jesteśmy w takiej, z perspektywy ucznia, pogoni za ideałem, bez specjalnie wielkiej nadziei na dobre zakończenie. Nie jest jasne, gdzie jest to dobre zakończenie. Jeżeli na przykład myślimy o kryzysie klimatycznym, nastolatki mają tą świadomość, że to oni będą dalej z tym żyli, a właściwie, że oni będą musieli tym się jakoś zająć. No i motywacja bardzo często jest uruchamiana motywacją zewnętrzną, a nie wewnętrzną, bo być może też można mieć taki porost, poczucie takiego przerostu tej presji nad własnymi zasobami, nad świadomością tego, że dam sobie jakoś radę. Stres rodzica też oczywiście jest bezsprzeczny, prawda? Może tego pierwszego nawet nie uświadamiamy sobie stresu, czyli to, że dla wielu rodziców wspomnienia szkolne nie są wcale dobrymi wspomnieniami, że one mogą być też naznaczone traumatycznymi nawet przeżyciami. A więc sama wizyta w szkole, kontakt z instytucją, z szkołą jako instytucją już jest trudny. No i jest też taka presja bycia ocenianym przez innych, ale też przez siebie, kiedy moje dziecko nie ma takich efektów, jakie ja bym oczekiwała, a nawet szczególnie często jest to oczekiwanie optymalnych efektów, maksymalnych efektów, to rodzic ma poczucie, że coś zawala, że nie daje rady, siebie ocenia, albo walczy z tą oceną, albo projektuje ją na to, że inni na pewno cały czas to robią, tą oceną żyją. A więc i tak to jest takie wewnętrzne napięcie. Trudna jest ochrona własnej prywatności, trzeba omawiać różne rzeczy, nie wiem, swoją osobistą sytuację, rozwody, różne rzeczy się dzieją w rodzinach. Okoliczności się zmieniają i też często trudno jest rodzicom na co dzień będącym w innej rzeczywistości uchwycić to wszystko, jak to, co od czego zależy. Stosunkowo często mają chyba rodzice nadal poczucie małego wpływu na życie szkolne. No i też od lat, myślę, zdarza się takie przerzucanie winy pomiędzy szkołą a rodzicami. Pewnie oczywiście nie w każdej szkole, nie zawsze, ale nie jest łatwo i bardzo automatycznie pojawia się taka chęć znalezienia winnych. Wtedy właśnie jest to szukanie, czy to bardziej rodzice powinni, czy to bardziej szkoła powinna. I ta kwestia powraca jak bumerang. A więc stresory, o których mówiłam tutaj zarówno jeśli chodzi o dla nauczyciela, dla uczniów, czy dla rodziców, są zarówno stresorami fizycznymi, to są te bezpośrednie zagrożenia zewnętrzne i ich jest jednak stosunkowo mało, ale są oczywiście i są stresory psychiczne. A te w dzisiejszych czasach są, rosną. Ale dobrą wiadomością jest to, że na stresory psychiczne mamy jakiś wpływ, a na fizyczne nie mamy za bardzo najczęściej wpływu. I teraz na takim oto tle, w takim krajobrazie pojawia się uważność w szkole i cóż ona nam w stresie wnosi. Najpierw popatrzymy na badania po kursach uważności. Zauważono poprzez obserwacje też w klasach, w których nauczyciele prowadzili zajęcia i poprzez wywiady z nimi, zmniejszenie stresu i wypalenia u nauczycieli po na przykład 8-tygodniowym kursie uważności, większą skuteczność w pracy, więcej emocjonalnego wsparcia, którego oni udzielali podczas zajęć klasowych uczniom i lepszą organizację zajęć klasowych. A sami nauczyciele oświadczyli, że mają u siebie taki większy poziom satysfakcji i odczuwają niższy stres. Więc widać, że ta uważność wprost dotyczy właśnie
hasło sytuacji stresowej. Pierwszy odruch w reakcji stresowej to jest ucieczka albo walka. I jeden ze sposobów, w jaki radzimy sobie w taki automatyczny sposób z trudnościami, to jest chęć ucieczki. I jest pewna cena, jaką za to płacimy. Czy możemy zrobić coś inaczej? Jaka byłaby ta droga? No przede wszystkim możemy zrobić coś inaczej poprzez badanie. Jakie ja mam nastawienie? Na przykład o samym stresie. Jakie ja mam myśli na temat stresu? Popularna wiedza czasami nam mówi, że stres jest niezdrowy, stresu należy unikać. Dzisiaj opowiem też o takich nowych stosunkowo badaniach, które pokazują też stres z innej strony. Drugi element to będzie świadomość tego, czego ja doświadczam w danym momencie, jak ja reaguję, jaka jest moja reakcja stresowa i że jeżeli ona jest, jeśli ja w danej sytuacji reaguję stresową reakcją, to nie muszę też się za to obciążać, ponieważ właściwie to jest sygnał o tym, że mi zależy, a nie o tym, że coś jest ze mną nie tak. Jak tak popatrzymy na stres, to przynajmniej redukujemy nieco ten element psychicznego stresu. A ostatnia rzecz, ta odpowiedź, którą możemy udzielić w sposób świadomy, może nam zasilić nas i pokazać, że my możemy tą energię, która się pojawiła wraz z adrenaliną i kortyzolem, że my możemy ją wykorzystać do naszych celów i do imię pracy, ożywiania naszych wartości. Chyba w pierwszym spotkaniu, w pierwszym webinarze z naszej serii mówiłam o tym, że funkcjonujemy na co dzień w takim przestrzeni optymalnego pobudzenia na przemian z rozluźnieniem, czyli jest to gra systemu nerwowego, jego odgałęzienia współczulnego i przywspółczulnego. Czyli idealny świat to jest to falowanie, nie takie zawsze łagodne i równomierne, ale powiedzmy mobilizacja i odpuszczenie, mobilizacja i odpuszczenie. I ta przestrzeń to jest to okno tolerancji, w którym najlepiej funkcjonujemy. Ono jest dla nas bardzo ważne, ponieważ tutaj właśnie pojawia się nasza chęć, otwartość na zaangażowanie społeczne, na wchodzenie w relacje z innymi i też na naukę. Jeśli natomiast wyskakujemy z tego okna, jeżeli mamy za duże pobudzenie, to wtedy znika zaangażowanie społeczne. Mam tylko alarm, chcę walczyć albo uciekać. To jest górna część. Jeżeli spadnę niżej, przejdę w zamrożenie, to mam udawaną śmierć, żeby ochronić życie, ale to oznacza właśnie takie nadmierne rozluźnienie, brak mi mobilizacji i to nie wnosi nic. Tutaj znowu opuszczam tą sferę, w której mam zaangażowanie społeczne. A więc to dla nas bardzo ważne, żeby radzić sobie ze stresem, tak, żeby nie wypaść z naszego okna tolerancji na zbyt długo. To się pojawia, ale możemy, dobrze byłoby wiedzieć, jak sobie pomóc wrócić. Jak sobie pomóc wrócić do tego optymalnego falowania, które właśnie obejmuje zaangażowanie społeczne. Wtedy mogę się uczyć, wtedy jestem jako nauczyciel w kontakcie z uczniami, wchodzę w kontakt, w relacje. I jak trening uważności wygląda? Trening uważności pokazuje tutaj w kilku krokach. Najpierw zaczynamy od takiego stabilizowania uwagi, czyli na przykład skupiam uwagę na oddechu. I mijają 2, 3, może 5 oddechów i potem zauważam, że uwaga gdzieś się rozproszyła, gdzieś odpłynęła, zaczynam myśleć o tym, co ja jeszcze dzisiaj zrobię,
co chce zjeść, albo czy oni już przyszli i tak dalej. Potem następny krok to jest zauważenie tego, że nastąpiło rozproszenie i że ja mogę wrócić do tej obecności tutaj, gdzie chciałam być, czyli chciałam teraz być z uwagą przy oddechu. Wracam. I to na przemian występuje, tak? Pojawiają się znowu rozproszenia i powracanie. To jest sam core tutaj treningu uważności, wzmocnienie tego mięśnia, zauważanie i wracanie. W miarę treningu mam coraz szybsze zauważanie i na coraz dłużej może wracam. Z czasem również mogę przejść do tego, co tutaj jest w czwartym punkcie zaznaczone, do rozpoznania tego, że moje rozproszenia następują według pewnych wzorców, że mam jakieś konkretne, kiedy na przykład ja mówię, oni na mnie nie patrzą, to ja myślę, że może to jest nudne i na przykład siebie wewnętrznie krytykuję. Tego rodzaju wzorce mam, mogę rozpoznać u siebie. Że tak, kiedy się z nimi zapoznaję, to wtedy mogę nad nimi lepiej panować, mogę im nie ulegać. I potem właśnie możemy przechodzić do następnych umiejętności, na wyższy jeszcze poziom, kiedy to w umiejętny sposób mogę przerwać takie moje stany rozproszenia, prawda? Któż wystąpienia publiczne to jest znany, bardzo mocny stresor dla większości ludzi. I teraz, kiedy ulegnę takiej reakcji stresowej, to cały czas mogę być zanurzona w tych myślach, co to będzie dalej, czy ja mówię ciekawie, czy nie, że w ogóle zapomniałam o tym, o czym chciałam powiedzieć, czyli rośnie rozproszenie. Ja mogę w umiejętny sposób na przykład zaproponować sobie, aha, już wiem, to jest to rozproszenie, mnie pomaga powrót do ciała. Poczuję teraz moje ciało tutaj, gdzie siedzę, jak się opieram, jestem stabilna. A może wrócę do oddechu i to mi pozwala opanować to rozproszenie. I tak oto tą drogą uwalniam się od tych stanów niekorzystnych dla mnie. Coraz więcej mam takich doświadczeń, że właśnie potrafiłam je opanować i w ten sposób rozwijam dojrzałość emocjonalną, w ten sposób jestem coraz bardziej świadoma moich zasobów i w ten sposób mogę reagować adekwatnie do okoliczności i używać mojego właśnie całego arsenału logicznego myślenia i wszystkiego tego, co mam w korze tutaj przedczołowej. Czyli nie ulegam pobudzeniu ciała migdałowatego, tylko jestem bardziej w tej przytomności nas ssaków, czy nas właściwie nas ludzi. Jeszcze raz krótkie przypomnienie definicji uważności. Jest to zwracanie uwagi na to, co się dzieje w bieżącej chwili w umyśle, czyli w myślach, w ciele, czyli moje odczucia teraz, nie wiem, ciepło, czy zimno, jest, może odczuwam gdzieś napięcie w jakimś miejscu w ciele. I trzeci obszar to jest to, co zbieram zmysłami ze środowiska zewnętrznego. Więc świadomość bieżącej chwili w tych trzech obszarach, myśli, ciało i środowisko zewnętrzne oraz zanurzenie w tym z nastawieniem zaciekawienia i życzliwości. A więc nie z oceną, tylko z przyjmowaniem tego, jakie to jest. Nie jest to łatwe, żeby utrzymywać się cały czas w takim właśnie uważnym stanie, czyli w tej pełnej obecności w chwili bieżącej. Zwykle wpadamy w wiry zaangażowania automatycznego. I wtedy na przykład pobudzenie stresowe sprawia, że mówimy szybciej, robimy, nasza perspektywa się zawęża, jesteśmy bardziej zajęci, zasuwamy do przodu i tracimy coś właśnie z oczu, choćby właśnie biorąc pod uwagę to, że nasza perspektywa się zawęża. Więc teraz zaproponuję Państwu krótkie ćwiczenie, taką praktykę 3-minutowej przestrzeni na oddech, która to praktyka właśnie pozwala nam od czasu do czasu wyskoczyć z naszego pędzenia i z naszych nawyków. Pierwszy krok to jest, zapraszam do tego, żeby teraz się zatrzymać. Pewnie siedzisz
raczej, więc zatrzymanie może być takie mentalne. Można przymknąć oczy, skierować uwagę do wewnątrz i uświadomić sobie, o, jakie ja mam myśli w głowie i w ogóle, czy jest ich dużo, czy mało, czy ja myślę o czymś konkretnym. Okej. Może tak, może nie zauważam żadnych myśli. A jak jest z moimi emocjami? Może jestem znudzona, może jestem zaciekawiona, może teraz sobie uświadamiam, że rozbrzmiewa cały czas jakaś myśl, która wpadła wcześniej na skutek tego, co usłyszałam i mam właśnie wokół niej jakąś pracę, czy takie emocjonalne reakcje. I trzecia rzecz, to zauważ swoje ciało, jak odczuwasz je od wewnątrz teraz. Może właśnie jest to kwestia odbioru temperatury, albo orientujesz się, że coś jest napięte. Może możesz to rozluźnić, a może orientujesz się, że jest ci niewygodnie, wtedy się poprawisz. I teraz pewnie to ciało nieruchome, stabilne. Zapraszam, żeby zwrócić uwagę na coś, co się cały czas delikatnie porusza, czyli na oddech. Może sobie uświadomisz, że jest ochota, żeby głębiej odetchnąć. A następnie przez kilka oddechów bądź uwagą po prostu przy tym, co się pojawia. To znaczy, gdzie czujesz wdech, gdzie czujesz wydech. Odbierając te wrażenia fizyczne z nastawieniem po prostu przyjmowania, akceptowania, bez oceny, nie ma potrzeby manipulowania oddechem. Jest takie rozluźnienie wokoło tego, że oddech przepływa, a ja go obserwuję i mogę odpuścić sobie jakby zarządzanie, wymaganie też od siebie, żeby było inaczej niż jest. Pozwalam się oddychać, oddechowi. A teraz powoli przechodząc do trzeciego kroku, rozszerzając teraz uwagę, przechodząc znowu do tego, co jeszcze czuję w ciele w tej chwili, wokoło oddechu. Co się pojawia, kiedy jeszcze rozszerzam uwagę, tak żeby objąć to, co jest wokół mnie. Możesz delikatnie otworzyć oczy, zauważyć, co się pojawia, jakieś kolory, światło. I uświadamiając sobie, czym chcesz się teraz zajmować i wnosząc może właśnie tą otwartość do kolejnych momentów. Więc w takiej praktyce właśnie zdarzyło się to, co nazywamy chwilą uważności. Kiedy działamy w życiu bez uważności, pojawia się bodziec, my mamy automatyczną reakcję. On krzyknął, ja krzyknęłam też. To się wydarzyło samo. Z uważnością łatwiej jest mi odpowiedzieć, a nie zareagować automatycznie. Bo po bodźcu jestem w stanie mieć jakąś chwilę, moment na zauważenie tego, co się u mnie dzieje. I kiedy potrafię tak się zatrzymać, to wtedy z tego mogę zaczerpnąć moją decyzję i kierunek nadać temu, co chcę zrobić w następnym kroku. Ta chwila może być dłuższa, ale może być też bardzo krótka i w miarę treningu umiemy coraz łatwiej wplatać właśnie te przerwy co chwila, co jakiś czas. I wtedy pojawia się w nas przestrzeń. Jest więcej przestrzeni, z której mogę zdecydować, co chcę dalej robić. Bo w stresie mamy to poczucie właśnie natłoku, przyspieszenia i mamy wrażenie, że jest mało miejsca. To się przejawia też w tym moim wewnętrznym odczuciu, że ja muszę robić rzeczy, że ja nie mam wyboru na przykład, tak? Więc może popatrzmy na coś bardzo ciekawego, co badacze współczucia, wstydu i uważności, czyli Christine Neff i Christopher Germer, nazwali piekielną trójcą. Nasza reakcja na stres była podzielona, ta klasyczna reakcja podzielona na walka, ucieczka albo zamarcie. To jest reakcja na zagrożenie, kiedy pojawia się prawdziwy tygrys. W dzisiejszych czasach nasza psychika tak się zmieniła, że mamy do czynienia z wytworzeniem wewnętrznych tygrysów papierowych, możemy powiedzieć sobie,
które to wyglądają tak. Walkę zamieniliśmy w naszym systemie na walkę samemu ze sobą w postaci ataku ze strony naszych myśli, czyli samokrytyka. Ucieczka została również uwewnętrzniona w naszym systemie i przejawia się ona taką wewnętrzną izolacją, wycofanie się z kontaktu z innymi, a zamarcie, pochłonięcie, zamieniło się w takie pochłonięcie sobą, któremu towarzyszą na ogół uporczywe i nieprzyjemne myśli. Dobra wiadomość jest taka, że na te trzy właśnie stany naszego systemu możemy zaproponować sobie antidota, czyli coś, co będzie przeciwdziałało. One wszystkie są rozwijane w ramach treningu uważności, choć tylko przy tym ostatnim jest wymieniona uważność. To życzliwość też trenujemy w uważności. Życzliwie przyjmuję to, że mój umysł się rozprasza i mogę nie krytykować go za to, tylko kontynuować mój trening. I drugi element bardzo ważny to jest to zrozumienie takiej naszej wspólnej natury ludzkiej. My tak działamy, ponieważ takie mamy mózgi. Nic nie jest z nami nie tak. Jesteśmy nie tylko my, jacyś pojedynczy, felerni, nie tacy. Jesteśmy po prostu tak jak inni ludzie, ulegamy sytuacji stresowej. Uważność działa dzięki neuroplastyczności. Dzięki temu, że nasze mózgi możemy sterować, możemy cały czas rozwijać i tworzyć nowe połączenia neuronalne. To, co powtarzamy, staje się nawykiem. Wszystko, co robimy, zmienia nasz mózg. I to może być dla nas na lepsze lub na gorsze. Im bardziej jesteśmy świadomi, na przykład właśnie co odnosi tutaj, jak działa stres, co odnosi uważność, możemy sprawiać, żeby te zmiany były na lepsze, a nie na gorsze. Więc dlatego uważność jest jakby na miejscu i może nam się bardzo przydać. Tak jak powiedziałam, mamy te stresory fizyczne, czyli w większości przypadków są nieuniknione, sytuacja zewnętrzna i mamy stresory psychiczne. W wielu przypadkach są tu możliwe zmiany, bo bardzo ważne jest nastawienie. I teraz właśnie przechodząc do tej nowej wiedzy na temat stresu, możemy powiedzieć tak, że z jednej strony oczywiście stres jest szkodliwy i wtedy, kiedy jest bardzo mocny, my przeżywamy więcej strachu. Wytwarza się adrenalina, kortyzol, mobilizacja. Nawet nieprzeciętne zdolności fizyczne możemy w związku z tym mieć w dostępie. Były sytuacje, kiedy, nie wiem, matka podniosła bardzo autentycznie ciężki samochód, bo ratowała swoje dziecko, które mogło być przez niego przytrzaśnięte. Stres, kiedy odbieramy, że jest pomocny, to wtedy więcej mamy koncentracji, a nie strachu. I wtedy zauważamy, że zmysły są pobudzone, wzrok, słuch są bardziej czujne, jest podwyższenie poziomu też endorfin, adrenaliny, mamy więcej testosteronu, dopaminy, dostajemy tak zwanego kopa. I również wytwarza się oksytocyna, jej większy poziom daje nam taką ufność i chęć pomagania osobom dla nas ważnym. Właśnie wtedy odważnie, nie wiem, na przykład młodzi chłopcy, młodzi uczniowie ratują kogoś, kto zemdlał na przykład i mówią, ale to każdy by tak zrobił, tak? A wytwarza się w nich ta postawa właśnie odwagi. Więc okazuje się w najnowszych badaniach, że opinia na temat stresu jest ważna. Jeżeli koncentruję się tylko na tym, że stres jest szkodliwy, to wtedy doświadczam również, że osłabia się moje zdrowie, że on odbiera energię, obniża skuteczność, wydajność i przeszkadza mi się uczyć i rozwijać. I chcę tych skutków oddziaływania stresu unikać. I wtedy właściwie przed stresem uciekam i właściwie to go natężę. Jeśli natomiast dostrzegam też jego element pomocny, to mówię sobie, to wtedy mam w dostępie to, że stres poprawia też zdrowie i dodaje energii, bo zwiększa również naszą skuteczność, naszą odporność, wydajność, sprzyja mojemu uczeniu się, rozwojowi, a skutki stresu mogę wykorzystać z pożytkiem dla siebie. Więc możemy zobaczyć, że właśnie w tych trzech elementach pozytywne aspekty stresu, że on pomaga sprostać wyzwaniu.
bo właśnie skupiam uwagę, jestem wrażliwa, moje zmysły są wyostrzone, mobilizuję swoje zasoby. Skąd ja to wiem? Ja dostrzegam łomot serca, ja dostrzegam pocenie się, przyspiesza mi oddech, moja uwaga jest właśnie skupiona i skierowana na źródło stresu, bo zawężona. Jestem pobudzona, mam energię, mam niepokój, zdenerwowanie i mam też gotowość do działania, ale nie muszę tego brać jako coś nienormalnego. To jest po prostu, tak się dzieje właśnie w stresie. Jeżeli go odbieram jako dla mnie korzystny, no to nie ma tego stresora psychicznego jako drugiego elementu. Reakcja stresowa pomaga wzmacniać więzi. Jest to zbadane również, że budzi instynkty społeczne, zmniejsza strach i dodaje odwagi. Skąd my to wiemy? Na przykład my chcemy przebywać blisko z innymi ludźmi, z przyjaciółmi, z rodziną, w stresie. Zwracamy uwagę w ogóle na innych ludzi, na ich emocje. Pragniemy chronić osoby czy organizacje, a także wartości, które są dla nas ważne. Mówimy, no nie, to jeżeli wartości są na przykład zagrożone, ja występuję przeciwko nim i mam tą odwagę. I reakcja stresowa pomaga też się uczyć i rozwijać. Przywraca właśnie pewnego rodzaju równowagę w układzie nerwowym i przetwarza stresujące doświadczenie, pomaga mózgowi wyciągnąć wnioski. Skąd my to wiemy? Po sytuacji stresowej ciało się uspokaja, ale umysł pozostaje pobudzony. W myślach odtwarza się ta sytuacja stresowa, następuje analiza i często potrzeba na przykład porozmawiania o tym z kimś. Mieszanka emocji, a też chęci nadawania sensu temu, co się wydarzyło. To są właśnie te ciekawe elementy, nowa perspektywa na stres. Reakcja stresowa to jest coś więcej niż tylko podstawowy instynkt przetrwania i to nie jest prawda, że reakcja stresowa jest tylko przestarzała, że już po prostu ona jest nam do niczego niepotrzebna, bo nie ma tygrysów. Stresowanie się nie jest przejawem słabości, to jest po prostu nasza ludzka natura. To jest bardzo ważny punkt, prawda? Czy przeżywam stres i sobie uruchamiam myślenie, że to jest przejaw słabości, jestem beznadziejna, czy też mam jasność, że pojawia się coś, co każdy człowiek ma i reakcja stresowa pomaga nam zaradzić zaistniałej sytuacji. Tak mogę przeżyć stres. Trzęsą mi się ręce i nogi, mój system jest zmobilizowany i pomaga mi zaradzić zaistniałej sytuacji. Patrzcie, nie jesteśmy sami wtedy, prawda? Już wtedy te reakcje w ciele są z nami, nasze ciało jest z nami, czyli już jestem jakby ja, moja świadomość i moje ciało, które mnie wspiera i chce chronić. Więc przełączamy się w obszar pozytywności i życzliwości. Życzliwość w treningu uważności ma bardzo duże znaczenie i popatrzmy chwilkę na badania, które były co prawda zrobione na lekarzach, ale zauważmy bardzo ciekawe rzeczy. Na przykład to, że zbadano, że pacjenci i lekarze życzliwych mniej chorują i szybciej wracają do zdrowia. Że wśród pacjentów z cukrzycą na przykład, kiedy lekarz był współczujący w opinii pacjenta, to o 41% było mniej poważnych komplikacji. Pacjenci życzliwych i współczujących lekarzy lepiej dbają o siebie i biorą leki zgodnie z zaleceniem. Lekarz, kiedy jest ciepły i wspierający w ich opinii tuż przed operacją, to pacjenci są spokojniejsi, potrzeba mniej opiatów do znieczulenia, a leczenie po operacji jest krótsze i pacjenci szybciej są gotowi, żeby opuścić szpital. Życzliwość działa też na osobę dającą. To jest bardzo ciekawa rzecz, a nie tylko na obdarowywaną. To powtórzę jeszcze raz. A więc życzliwość dawana ma też dobroczynne skutki na dającego, a nie tylko dobrze pomaga obdarowywanemu. Więc podsumowanie badania wykazało, że także ci życzliwsi lekarze byli szczęśliwsi i rzadziej się wypalali. Współczucie dawało lekarzom poczucie spełnienia i budowanie odporności. I myślę, że w tym względzie nauczyciele są bardzo podobni do lekarzy, prawda? Jest ważna ta perspektywa i pracowanie z nastawieniem. Coś, co jest bardzo trudno uchwytne, jeśli nie mamy podstaw i trening uważności daje dobre podstawy. Najpierw zaczynamy od rzeczy prostszych, a w chwili, kiedy
jest nam źle, mamy złudne wrażenia bardzo często, że inni są szczęśliwsi od nas, albo że tylko nam się przydarzają takie kłopoty, gdy cierpimy, mamy złudne wrażenie, że innym w podobnej sytuacji jest łatwiej, a nam jest trudniej. Więc to jest bardzo ważne zdanie, że to nie jest nasza wina, że tak się dzieje, po prostu takie mamy mózgi. Ale to nie oznacza, że mamy z tym nie pracować. Przypatrzmy się właśnie współczuciu. Współczuciu. Pierwsze skojarzenie ze współczuciem dla siebie, czyli samo współczucie, to może jest ojej, miękkość, jakaś rozlazłość, może to jest trochę niebezpieczne, ale badania pokazują co innego. Bycie ze sobą w taki przyjacielski sposób, zrozumienie siebie w trudnej sytuacji daje konkretne oparcie, uodparnia i potrafi zmienić nasze właśnie głębokie nawyki. Zamiast się krytykować i napadać, możemy być przy sobie. To rozwija generalnie dobro i odłącza nas od wstydu i od obwiniania. Buduje taką zdrową, silną relację ze sobą i prowadzi do większej empatii i do otwartości na innych. Patrzcie, jaka jest sekwencja. Najpierw dla siebie bardziej przyjacielska i wtedy automatycznie więcej empatii i otwartości na innych. Tak jesteśmy skonstruowani. To jest to potwierdzone naukowo. Wiele badań na ten temat, ale wiadomo już, że osoby, które trenowały samo współczucie, były szczęśliwsze, bardziej zadowolone z życia, z większą motywacją, wchodzą w lepsze, bardziej trwałe związki, cieszą się lepszym zdrowiem, rzadziej odczuwają lęk czy przygnębienie i mają odporność, żeby radzić sobie ze stresami największymi, czyli z rozwodem, z chorobą, a także, uwaga, z niepowodzeniami edukacyjnymi. A więc ostatnie 15 lat, 15, 20 lat te badania cały czas rosną i pokazują nam, że my możemy się wyrwać z takiego osamotnienia, które się automatycznie pokazuje w stresie i bardziej wypłynąć na szersze wody, mieć właśnie tą szerszą perspektywę. Jest taka książka, która ostatnio się ukazała i bardzo mnie rozbawiła jej okładka, a więc to, co tutaj pokazuję, szukam tytułu, to jest Intenarium, czyli przewodnik dla osób, które chcą dzielić się porozumieniem bez przemocy. Miejsce ludzi z Poznania wydało tą książkę i tutaj mamy te obszary, po których żeglujemy i czasami jest nam trudno, prawda, bo mamy wyzwańczycę albo mamy nizinę bez nadziei, albo mamy rzekę rozgoryczenia, ale też mamy inne miejsca, są rebeliantki, już troszeczkę więcej energii, jest mała radosna, ale też przystań spokoju, zatoka zaufania i przekorów, a to wszystko otacza jeszcze morze współzależności. Więc tak troszeczkę żartobliwie patrząc, możemy wrócić właśnie do tej nowej perspektywy na stres, którą Kelly McGonigal, badaczka amerykańska, dużo o tym mówi, a również Salvatore Madi i ten inny badacz stresu powiedział, że umiejętność stresowania się, że można ćwiczyć i że umiejętność stresowania się to jest odwaga, żeby się rozwijać dzięki doświadczanemu stresowi. Więc tak jakby zamiast kląć na ten stres, to się dzięki niemu rozwijać. A Kelly McGonigal mówi tak, ludzie, którzy dobrze radzą sobie ze stresem, pozwalają sobie zmieniać się pod wpływem doświadczonego napięcia. Zarazem wierzą we własne siły, mają w pamięci, że nie są najważniejsi na świecie, i ponadto potrafią dostrzegać sens doświadczanego cierpienia. Aby umieć się stresować, nie wolno unikać presji czy napięcia, ale należy brać czynny udział w tym, jak stres nas przemienia. A więc to, co jest bardzo ważne, że to nie jest uciekanie od stresu, to nie jest odwracanie się tyłem do niego. W szkole mamy ten wpływ i połączenie między trzema tutaj grupami, prawda? Jest nauczyciel, są rodzice i są dzieci. I wpływamy na siebie nawzajem, wszyscy widzimy siebie. To jak nauczyciel jest ze stresem, ma bardzo mocny wpływ na jego uczniów i odwrotnie we wszystkie to strony, prawda, działa. Jak przychodzą zestresowani rodzice, to też ma wpływ na, oczywiście na nauczycieli.
Ale bardzo ciekawe dla nas, myślę, dorosłych, którzy obcujemy z młodymi, jest coś, co znalazłam swego czasu w Berlinie, gdzieś na murze napisane, właśnie takie motto od młodych może, że jeśli wolno mi tylko wtedy, kiedy powinienem, a nigdy nie mogę, gdy chcę, to nie chce mi się, kiedy muszę. Tak? Czyli no, dla nas zmora, dla nauczycieli, nie chcę. Jej opór, odmawianie. Ale na szczęście tam była jeszcze druga część. I dalej ten młody głos mówi tak, jednak, kiedy wolno mi, wtedy, kiedy chcę, to chce mi się także, gdy powinienem. I wtedy mogę także, gdy muszę. Więc chyba my dorośli absolutnie też z tym rezonujemy, prawda? Że jak jesteśmy tylko pod przymusem, przymuszani, naciskani, to jest nam bardzo ciężko przejść do tego, co my chcemy dać, przejść do tego, żeby czerpać właśnie z życzliwości. Ale ona jest tuż obok nas. Zawsze właściwie jest dostępna. Zamiast się stresować, możemy zrobić wydech. Czyli zamiast poddać się stresowi, zamiast poddać się też myślom takim, jak jestem tu ofiarą, takie może myślenie, jak tutaj naszkicowałam w różnych wariantach, myślę, że w niejednej głowie naszej nauczycielskiej się odbywa, że na przykład ja tak wiele robię, no i ja mam prawo też oczekiwać od innych. Jednak też mam zarzuty do siebie, no ciągle mi nie wychodzi do końca, nie jestem perfekcyjna, może coś jest ze mną nie tak, to już ten krytyczny głos, ale jednak mi zależy, chociaż jestem zmęczona, to się mobilizuję i daję. I teraz dlatego ja od was też oczekuję, żebyście dali radę, żebyście wy się zmotywowali. Wam też powinno zależeć, powinniście robić. Ale kiedy tego nie widzę, to wtedy bardzo łatwo wpadam wreszcie w to, że wam się nigdy nic nie podoba, wam się nigdy nic nie chce, z wami coś jest nie tak. No i w takim miejscu bardzo trudno jest nam o ten kontakt, prawda? Bardzo trudno jest nam wychodzić do budowania tej współzależności. Tak jak tu za Olgą Tokarczuk, zbliżając się ku końcowi, powiem, że czułość... Jest fajnie, jak nasze relacje między uczniami i nami, między nimi wtedy też są nasycone czułością, bo czułość dostrzega między nami więzi, podobieństwo i tożsamości. Jest tym trybem patrzenia, który ukazuje świat jako żywy, żyjący i powiązany ze sobą, współpracujący i od siebie współzależny. A więc każde powrócenie do chwili bieżącej to jest nasze ożywienie się w tej chwili, tu i teraz, zamiast uleganie tym podszeptom wewnętrznym, które bardzo często, jak są krytyczne właśnie, to wzmagają stres i zamykają nas i zawężają nam perspektywę. Więc kiedy nauczyciel widzi, że uczniowie nie reagują właściwie, to pojawia się właśnie stres. I stresuje się też z powodu tego stresu, że jestem zdenerwowana i zła na przykład, ale nie chciałabym tego pokazać. Dochodzi wtedy taki perfekcjonizm nauczycielski, wyśrubowane oczekiwania wobec siebie i pojawiają się trudne uczucia, takie jak, na przykład jak złość, ale kluczowe jest zwrócenie się ku tym odczuciom, czucie tego, co czujemy, bycie we własnym ciele, ta obecność, którą trenujemy uważności, zamiast dawanie się jakby pędzić tym, ulegać tym uczuciom, szczególnie złości. Więc to powiedzenie sobie to złość, to co ja czuję, to jest złość, jest zresztą jeszcze lepszym powiedzeniem niż jestem zła, czyli podkreślamy to, że uczucia się jakieś pojawiają, ale też przepływają i przyjmowanie tego, co jest, akceptowanie tego, również jest ważne, żeby zauważyć i chcę podkreślić, że nie oznacza, że ja chcę tego więcej. Ja akceptuję uczucia, które się pojawiają, to znaczy, że dostrzegam je, nazywam i nie walczę z nimi, ale też pozwalam im przejść. Nie oznacza, że chcę być akceptowany, nie oznacza, że chcę tego więcej. No a to się udaje tak, jak się udaje i bardzo ważny element, który uważność nam wnosi, to jest taka
otwieranie się na umiejętności wybaczania sobie. Uczniowie też są w stresie na koniec. Może to już banał, ale zobaczmy ich przez podobne okulary jak siebie. Jak oni są w stresie, to oni mają zaburzone funkcje poznawcze, to oni mają pośledzoną kreatywność, ale też umiejętności społeczne są obniżone i mają problemy z dyscypliną i mają problemy z motywacją. Więc nasz stres ostudzony również pomaga im się studzić. Kiedy ja jestem w stresie, to bardzo łatwo wpadam w ten tryb właśnie język walki. Pojawia się taki język czasami militarny, że nie wiem, mam kogoś na celowniku, albo tu jakiś front się organizuje, albo ktoś patrzy na mnie wrogo. Więc przypominam jeszcze raz to, co już kiedyś tutaj padło, że młody system nerwowy wyczekuje spotkania z takim przewidywalnie wyregulowanym i obecnym systemem dorosłego człowieka, żeby się bezpiecznie wyregulować. Tak się uczymy. Dziecko na poziomie systemu nerwowego najpierw się uczy koregulacji do systemu dorosłego, a dopiero potem własnej samoregulacji. Więc żeby mieć dobrostan, potrzebujemy całe życie jednego i drugiego, potem przeplatania i regulacji, i samoregulacji, ale my jako dorośli jesteśmy tym mocniejszym nadajnikiem. Więc kiedy dbasz o swoją uważność, czy kiedy idziesz na trening uważności, kiedy dajesz sobie czas na to, żeby zrobić jakąś praktykę uważności, to jest również praca dla ucznia, tak? Robisz to dla siebie, ale poprzez siebie właśnie dla nich. No bo bez wolnych od stresu dorosłych nie ma wolnych od stresu uczniów czy dzieci. A zestresowani uczniowie są na pewno właśnie dla nas bardzo trudni, no i nie są w tym stanie wewnętrznym, który sprzyja uczeniu się. Więc myślę, że w ten sposób widzimy, że wiele dla stresu możemy dobrego zrobić poprzez uważność. Zapraszamy na treningi i kiedy my będziemy wzmocnieni i bardziej umiejętnie obsługiwali nasz stres, to będzie też łatwiej tym młodym osobom, które są w ławkach przed nami. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu i serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia.